Oficjalne symbole Warszawy to nasze wspólne dziedzictwo. Są one chronione prawem i zabronione jest ich przekształcanie czy niszczenie. Jako pracę domową proponuję zabawę w detektywa i poszukanie syrenki w drodze do lub ze szkoły. Znajduje się ona na przykład na przystankach, tramwajach, autobusach czy latarniach. Starszym uczniom można zadać pracę w postaci opisania symbolu, który jest charakterystyczny dla poszczególnych dzielnic Warszawy. Na przykład Praga, Wybieg dla Misiów, Centrum, Pałac Kultury i Nauki, Wola, Gazownia, Praga Północ, Stadion Narodowy. Dla grupy starszej proponuję napisanie krótkiego wypracowania na temat najciekawszego symbolu Warszawy.